A co z Eldenem? Jak wbiję Mastera, a widzisz jak mi to kurwa idzie. Jak co chwilę mam jakichś baranów, którzy myślą, że są lepsi, albo smurfują i robią mi 0-10. I piszą mi... shut up dog. Czy coś. Gdzie robią 0-10. Także wiesz jak jest. Ale Elden, no zobaczymy. Pierw muszę to zrobić. Ale solo jest bardzo ciężko. Chociaż zobaczymy teraz, no gram artentami. Teraz zmienimy na peki. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Jeżeli coś zmieni, okej. Ale no ogólnie nie jest łatwo. Jeżeli nie inaczej. Jeżeli support jest mądry, weźmie jakiegoś inicjatora. Jeżeli weźmie Ardenta, to debil. Chociaż Lulu tam lepiej siedzi niż tank, jak na razie. Kiedy support Wukong? No mówię, jak Biomastera. A no to się na razie nie zanosi. Inaczej, na bocie, jeżeli weźmie typ tanka, jakiegoś Nautilusa, Thresha, Pajka, to będzie turbo ciężko. Ale jeżeli weźmie Ardenta, to ich zapałkujemy. Okej, okay, wzięła Alistara, więc support nie jest głupi. Nieźle. Mamy Zeda Talię. Ciężko mi będzie chronić mojego Varusa. Ornn. Bitę mamy całkiem sensowną. Early mamy ciekawe. Midgame ich rozpierdalamy. No, ja to tak widzę. Tylko wszystko będzie zależeć od... Kurde. No to tak. Camilla kontra Jorna, to wiem na pewno. Lee Sin kontra Ze... Prawdopodobnie to Stalia. On będzie szukał. On będzie jej szukał. Na bocie zapałkujemy ich. Oni nie mają już za bardzo podjazdu, tak myślę. Leśnik powinien szukać Talii w lesie. Camilla raczej wyrywa Norna na easy. Mi to jest skill matchup. Nie wiem kto to wyrywa. Bo wszystko zależy tutaj od dżungli, ale raczej mój Lee Sin będzie bardziej aktywny niż Talia. A nie jestem też pewny. Na bocie myślę, że my wygrywamy. Level 1 zapołkujemy, level 2 nie mają HP. Level 3, jeżeli przyjdzie dżungler, będzie to jakaś 3,40, 50, to możemy obskoczyć, no ale zobaczymy. Jak bardzo dadzą mi się spółkować. A to jest jakiś smurf, no, na 100%, bo ma Emeralda 2. Więc albo to jest jakieś wesołe duo, chociaż nie wiem i nie chcę wiedzieć. Inaczej ja będę widział jak grają, bo to przeważnie widać. Ale linię mamy turbo wesołą. Będziemy ich pokować jak bum siada lala. Alistar level 1 nic nie może, ja mogę. Ona gra flita, okej, okay, czyli muszę to obizować, że muszę ją ukruć. Okej, okay, ona nie może sobie stepować w drugą stronę. Dwa tataczki. Jeszcze chcesz? Alistar nic nie może, level 1. Podchodzę głębiej. Zaunujemy. Tu nie dostanie expa. Nic nie będę klikał. Na razie się nie opłaca. Ma na banda, chce sprokować. Dobra, będę strzelał w krowę, bo łatwiej ją trafić. Jak jest na slow OD. Nie mam warda. Trzecia minuta, zaraz powinien gdzieś tutaj leśnik się pojawić, chociaż... Boję się flash... Nie. Czy tak nie zrobi. Idę razem z nim. Nie wiem, czy jak strzelam w centrum tym kseratem, to dostaję więcej damage'a. Nie mam pojęcia. Dla mnie może 6 razy, więc nie wiem. Nabicie się napierdalają. Kurde. Dobra, muszę iść z nim, muszę iść z Lee Sinem. Muszę z Lee Sinem. To będzie dobre. Ale zjebał ten Lee Sin. No sakra. Ale okej. Okay. Wrzuciłem heala. On idzie pod tego, więc my powinniśmy to spuszować. Musimy to puszczać jak najszybciej. Że Alistar nie będzie chciał tego frizować. Guys, co tam wyjął? Robią smoka, albo to zwał.
Nie, krówsko przyszło. Jakie to combo jest broken, ja pierdolę! Wow, to było close. Barus? Ja pierdolę! Ja miał R-kę, to bym zabił tą Jinx. Ale jaja. Insane. I on robi dokładnie to, co ja myślę. Brat bliźniak? No, Meskitu, trochę to tak wygląda. Może to głupio będzie brzmieć. Trochę się czuję, jakbym grał sam ze sobą. Poważnie. O, ona nie może grać. Nie mogę, nie mogę, serio. Gram sam ze sobą. Gram sam ze sobą. Dawno nie miałem takiej gierki. Ona nic nie może na nas zrobić. No nic nie może zrobić. Chyba zaraz muszę zmienić tytuł streama na plus 18. Wow! Ty! Jinx idzie! Czuję to! Jinx idzie! Znaczy Talia idzie do Jinx. Jinx tu siedzi. Sieba.
Pamiętaj, ja nie jestem, ja nie gram na skryptach, żeby trafiać wszystkim. Nie, ta gra była turbo zabawna. Dawno się tak nie uśmiałem. Grając w ligę. Jeszcze rankeda. Ktoś tu lezie. O kurwa. Suka! Uratowałem Varusa, to jest najważniejsze. No, tak to już jest. Kurwa. Gdzie idziesz, ziomek? Nigdy nie grałem mocniejszego komba niż to, co my gramy z tym Varusem. 15 minut! Nie grałem. Dawno czegoś takiego nie grałem. Insane.